A więc to kolejny odcinek dziś o boginiach piękności z pięknymi lampkami. Hej, a więc zaczynajmy. Zacznijmy od nordyckiej bogini Frej. Bogini niezwykłej, ponieważ bogini, która była boginią piękna, kobiecości oraz wojny. Zarzuciłem przez aż lampki, widzicie? To bardzo poważna sprawa. A więc jej mężem jest Od, co wam pewnie nic nie powie, mi też niewiele mówi, ale o tym kiedy indziej, ponieważ jest to bóg wiosennego słońca. Freja była boginią prowadzącą tak zwane, znowu zapomniałem, przypomnę sobie jak ona się nazywała, ale to później, zobaczcie na końcu odcinka. A więc początkowo dowiadujemy się, o co mogę wam powiedzieć o Freji. Freja, będąca boginią. Uwaga, czytam. Wykazuję ten niebieski motyw. Dobra. Bogini będącą. Bogini. Uwaga. Wegetacji, miłości, płodności i magii ponadto patronowała jednej, drugiej poległych wojowników. No bardziej skomplikowane się nie dało? Nie dało się? Pani Freju, nie dało się? Nie dało się? Ale to nic. O co chodzi? Razem ze swoimi siostrami prowadziła z małych wojowników do Jotunheimu, czyli krainy wiecznego szczęścia, a jakby dokładniej to wiecznej bijatyki, ponieważ kraina ta była tak naprawdę ćwiczebną walką przed walką z Ragnarokiem. Znowu założyłem lampki, ponieważ zbliża się kolejna bogini. A więc Grecja. Grecka bogini, piękna Afrodyta, była, cóż, najpiękniejsza. Ale chciałem jeszcze coś powiedzieć. Jeśli kiedykolwiek zobaczycie mnie oplątanego tymi lampkami, to wiecie, że coś jest ze mną nie tak. Ponieważ te lampki w magiczny sposób się plączą i to jest magia świata. Ale najważniejszą rzeczą jest to, kim była Afrodyta. Afrodyta była boginią, która wzięła się trochę znikąd, ponieważ trochę była w tym winny Zeusa, ponieważ pływał w morzu i nagle z piany urodziła się jego córka Afrodyta, bogini piękna. No cóż. Co potem się z nią działo? Otóż miała kilku kochanków, aż wreszcie po to, żeby pewien brzydki bóg Kowal przestał rozwalać wszystkich dookoła i żeby jednak rozkuł swoją matkę, Afrodyta poślubiła Hefajstosa. Cóż, to tak naprawdę tyle. Otóż z Afrodytą łączy się wiele ciekawych rzeczy, ponieważ mity o niej bardzo często opowiadają o miłości, czyli rzeczy, którą Grecy bardzo, bardzo, bardzo cenili. A więc o Afrodycie mogę powiedzieć tylko tyle, bo wyłączył mi się internet. Wikipedia, ta. Najlepszy internet we wszechświecie. Znów nie działa. A, czy po prostu. Ta. Prawda, mam rację? Mam rację. Wyłączył się internet. Popsuła się. Nieważne. Trudno. A więc to tyle. A, to tak naprawdę o dwóch boginiach zrobiłem filmik i tyle. Natomiast chcę podziękować dwóm osobom, dzięki którym nakręciłem ten film. Pierwszą osobą jest moja koleżanka Martyna i druga moja koleżanka Klaudia. Obie nie nakładają 3 ton gładzi szpachlowej na twarz i po prostu z natury są ładne. I nawet jeśli nie wszyscy tak uważają, to one i tak tak uważają i takie podejście bardzo popieram. A więc dziewczyny, panie, mam do was wielką prośbę. Nie nakładajcie 3 kg gładzi szpachlowej i nie wciskajcie sobie nigdzie silikonu, bo wtedy staniecie się budowlanką. A takich to nic nie. Pies nie trąci nawet kijem. Wyobraź sobie psa trącającego ktoś kijem. Tak łapie w te łapki. Takie. A więc dziękuję wszystkim, a w szczególności tym dwóm paniom. Mam także pozdrowić kilka osób oraz chcę pozdrowić z tego miejsca całą Politechnikę Łódzką, gdzie nauczyłem się, jak ważne jest oświetlenie, które w żadnym stopniu nie działa.
Ta jedna lampa, która jeszcze działa w tym domu, oświetla mnie. O, właśnie tu. Więc wiecie, gorzej się już nie dało. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Miałem powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jest to to, że postanowiłem, że na końcu każdego odcinka powiem o jakiejś ważnej dla mnie akcji charytatywnej. Otóż dziś powiem o adopcji WWF. Adopcja WWF polega na tym, że po prostu kupujemy jakby takie trochę zaświadczenie, że zaadoptowaliśmy zwierzę. Tam jest kilka gatunków, jest to ryś, wilk, niedźwiedź, tygrys, jeszcze coś, nie pamiętam dokładnie co. Otóż co z tego mamy? Zdjęcia i certyfikat, że zaadoptowaliśmy i wsparliśmy populację tych zwierząt. I apeluję do Was, jeśli ktokolwiek z Was płaci chociaż najmniejszą część, czyli 50 zł, albo jeśli ktoś z Was udostępni, chociaż jedna osoba w całej Polsce zapłaci za to dodatkowo, dzięki temu, co powiem teraz, to już będziemy wszyscy szczęśliwi i już wszyscy z nas będziemy mieli taki trochę wkład w ochronę świata. Więc udostępniajcie ten filmik i mam nadzieję, że dobijecie 50 subów, ponieważ ma to związek z tym, co teraz powiem. Otóż challenge. Prosiło mnie o to już kilka osób. Macie do wyboru trzy challenge. Trudne słowo challenge i jest to bardzo proste, tak naprawdę, wyzwanie. Chodzi o to, że znajduję, albo wy mi piszecie bardzo trudne słowa, typu supercalifragilisticexpialidocious. I ja im po prostu muszę powiedzieć jak najszybciej i jak najbardziej wyraźnie. Drugie to jest to ze słuchawkami, gdzie ludzie mówią do was, a wy macie bardzo głośną muzykę. I trzecie to jest jedna prawda, dwie kłamstwa. Wiecie, o czym mówię? Są dwie prawdziwe. Jest jedna prawdziwa historia, dwie nieprawdziwe. A kto ze mną wystąpi, to już ustalę sam, albo wy. Do zobaczenia. Adios, amigos.